Jak wy znajdujecie te wasze super miejscówki? Po prostu szukamy. Dobra. Tędy możesz przejechać. Tu? Chyba. Dzieje wola boska, zapaliłem papieroska, nie? Dzisiaj nie mamy szczęścia, niestety. Szukaliśmy jakiejś fajnej plaży, ale też chcieliśmy mieć dostęp do internetu i wszystkie takie zarąbiste plaże nie miały internetu. Przyjechaliśmy na drugą część wyspy. Tutaj jest zarąbisty internet, ale nie ma dobrych plaż. I rozbiliśmy się, ale okazało się, że po prostu tak strasznie wieje, że no nie da się, po prostu machnęliśmy ręką i spróbujemy znaleźć inne miejsce i teraz to już jest nam obojętnie. Byleby nie wiało. Te poukładane kamienie ostrzegały o takich oto niespodziankach. Ale z reguły była jakaś boczna droga, jakiś objazd, którym można było to objechać. Czasem jednak nie było żadnego objazdu, nie było też oznakowania ani ostrzeżenia i droga nagle się kończyła. I o ile w miarę łatwo jedzie się do przodu, nawet po trudnej drodze, to cofanie potrafi być kłopotliwe. Tu jeszcze może. Okej. Dobra.
żeśmy tam jechali, że są fantastyczne plaże, a nie ma internetu i że na bank po drugiej stronie wyspy nie będzie fajnych plaż. I miałam rację, że tutaj po tej stronie te plaże są do kitu. Tędy możesz przejechać. No. Chyba. No, no próbuj, tamtędy też chyba. No. No, główna droga została zablokowana, ale ludzie zrobili objazd. No, nie? Nie przyjdziesz? No, no, no. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ta droga została zablokowana. Też jest droga zablokowana. No ja nie rozumiem dlaczego. Niedźwiedź poszedł posprawdzać, czy jakoś to objedziemy. Cool Canyon Parking jest zaznaczony na mapie. My jesteśmy tu, no i tu żeśmy jechali. Tu w tym miejscu jest droga zablokowana. Tu z głównej żeśmy wjechali i tu jest zablokowana droga i nie da się przejechać. To ja nie wiem, jak my mamy tam wjechać, żeby zwiedzać to, jak tutaj nie pokazuje żadnych dróg więcej, żadnych. To jak ja mam do tego kanionu dojechać? Jak wstukałam w nawigację, to z tego punktu, gdzie jest droga zablokowana, prowadzi nas naokoło i dokładnie do tej samej drogi, tak więc no lipa po prostu. Tędy żeśmy wjeżdżali, tam. Nie? Tam. Tam sobie łagodniej jest. Ale tam jest łagodniej. Jakie oznakowanie, a my nie mogliśmy znaleźć. O.
A tu proszę. No, you couldn't speak for your bloody self. Po sznurku. Proszę bardzo, tak. No, już widać, kasa jest. Budka strażnika. No teraz to już nie jestem pewna, czy chcę tutaj spać. No ja bym też pojechał tam taka zielenina była. No to dawaj. No to zawracamy. Przejedziemy tutaj jutro rano. Idziemy w krzaki. No zaraz trzeba będzie wyjść z samochodu i popatrzeć, z której strony wiatr wieje, bo popatrz, po tym krzewie widać, że dalej wieje. A tu daleko nie pojedziemy. I tak, kochani, wygląda szukanie miejsc do spania. Nie ma wiatru. Schowaliśmy się tutaj za tym nasypem i jest tylko taki delikatny powiewek. Nagram, jak ty będziesz trzymał aparat teraz, a ja będę rozkładać namiot. No niestety, muszę ja iść rozkładać namiot, więc nie będzie epickich ujęć rozkładania namiotu. Ta-da! I domek gotowy. Tutaj nowy patencik niedźwiedzia. Bella. No, my widzieliśmy wczoraj tego vana, jak jechał wieczorem i żeśmy stawiali na bank, że przyjedzie zaparkować i spać tu na parkingu. Ja już bym wolała tutaj, to co żeśmy wczoraj patrzyli po lewej stronie nawet, no. Nie? No i raptem nie byliśmy tak dwie minuty dalej. No ale co kto woli, no. No oni wolą być bezpieczni. Bo tu jest bardzo niebezpiecznie w Iranie. Dla nikogo nie ma w domu. Fuck it, jedziemy for free. No, no. Ten cyrk jeszcze jest zamknięty. Nie, bo o 8 otwierają, a jest 8:30. Dobra, weź zaparkuj i może tam w tej drugiej budce. Skąd oni są? Francja. O, Francja. Ale złomek. Nie. Hiszpania. No to na razie tutaj nikogo nie ma z obsługi, ale... A nie, jest tam pan. O, spoko. Tak więc zaraz zapłacimy i idziemy, bo po to żeśmy się rano zerwali, żeby... Wiecie, no jeszcze póki te największe upały są. No. To nie chodzi o niedźwiedzia, tylko chodzi o naszą małą Bellę. Co? Nic się dzieje, wola boska, zapaliłem papieroska, nie? Bella! Get lost! Bella!
Na Śląsku też są takie hałdy. Wait, mate, wait. No super to miejsce jest, bardzo fajne. I tutaj w ogóle bez problemu, tam jest w jedną stronę, tutaj jest w drugą stronę i tam w poprzek jest jeszcze jedna alejka. Nie jest to ogromne, więc właśnie jak ktoś nie lubi łazić, to fajnie, bo można się napstrykać zdjęć, a nie trzeba daleko chodzić. A jest cały czas w cieniu, tak więc jest chłodno. Wprawdzie my przyszliśmy z samego rana, ale mimo wszystko nawet chyba w ciągu dnia da się tutaj wytrzymać. Bardzo fajne miejsce, bardzo. Pamiętajcie, żeby wziąć sobie jakieś dobre buty do chodzenia. Ja mam na sobie takie wodne buty, naprawdę kupiłam chyba w Decathlonie, jak dobrze pamiętam. I tu jest taka siatka, tak więc fajnie może sobie skóra oddychać, jest mi chłodno, a mają bardzo fajną podeszwę. No więc bardzo lubię je właśnie w lecie do wspinaczek różnych, to zawsze zakładam te buty. I może zauważyliście, że już trochę jestem inaczej ubrana, tak więc tutaj na wyspach etykieta związana z ubiorem jest troszeczkę bardziej swobodna, tak więc panie często chodzą nawet z krytymi głowami albo tylko właśnie trochę coś tam mają, czasem czapkę, kapelusz albo no po prostu przywiązane przy włosach, ale często mają odkryte głowy, czy tam pokażą kawałeczek nogi czy kawałek ręki, tak więc można trochę wyluzować i jest też tutaj dużo turystów, tak więc nikogo nie dziwi. Ludzie są bardziej przyzwyczajeni do tego, że turyści noszą inne ubrania. Żaglówek by nie było, kurczę, gdyby nie wiatr. Ja się urodziłam nad morzem i dla mnie to jest po prostu takie naturalne. Pół dnia jeździmy, szukamy plaży bez wiatru. Ale nie wiem, czy dobrze mi się. Już leci. Halo, tu chciałam, buzie. Chciałam się spytać, co u was na obiad. Znaczy, w sumie to u nas brunch. Takie późne śniadanie, lunch. Naleśniki robimy. 3 dni żeśmy czekali na te naleśniki, bo ciągle tak wiało, że się nie dało upiec.
A teraz nie wieje, tak więc lecimy z koksem. Nadszedł czas opuścić wyspę Keszym i ponownie przeprawić się promem. No, nie ukrywam, że mieliśmy pewne obawy, ale nie mieliśmy wyboru. Po prostu nie ma innej drogi z tej wyspy na kontynent. Ku naszemu zaskoczeniu bilet w drugą stronę był dużo tańszy. Formalności też poszły jakoś znacznie szybciej. Jakby ktoś z Was się zastanawiał, ile jest piachu na pustyni, myłam kuchenkę dzisiaj rano. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia.